Szanowni Państwo, ja się pod tym wszystkim podpisuję, tak jak się podpisałam pod tym oświadczeniem, które kolega radny odczytał. Natomiast osobiście mam ogromny żal do przeglądu powiatowego za to, że brakuje mu dociekliwości dziennikarskiej. Wcześniej był wywiad właśnie z koleżanką, naszą przewodniczącą, Alicją Dobrowolską, bo tak naprawdę ten cały hejt to się, podejrzewam, że się chyba rozbijało tą opłatę adiacencką, tak przynajmniej można było wyczytać z artykułu. Przynajmniej jest to jeden z kilku powodów, podejrzewam. I naprawdę mam ogromny żal do osób, które wydają ten przegląd, a właściwie dysponują taką mocą, żeby decydować, który artykuł się ukaże, który się nie ukaże. I pomimo wywiadu, który nasza przewodnicząca naprawdę bardzo wyczerpująco udzieliła, ten artykuł został opublikowany dopiero tydzień po tym naprawdę szkalującym artykule. Bo to naprawdę trudno sobie nawet wyobrazić, jak my się czujemy. Bo już pomijając to, że się nam cokolwiek zarzuca, że się nas krytykuje. I w porządku, my krytykę bardzo chętnie przyjmiemy, pod warunkiem, że to będzie krytyka konstruktywna i będzie odnosiła się ona do naszych działań, a nie tylko do naszych personalnych osób. To, co już tutaj zostało powiedziane, że zostaliśmy prywatnie obrzuceni, naprawdę już nie tylko hejtem, to już można porównać z płotem. Także jest nam naprawdę bardzo przykro z tego powodu. Mam nadzieję, że przynajmniej część mieszkańców to usłyszy i podejdzie z dużym, może nie rozsądkiem, ale przynajmniej nie we wszystko będzie wierzyła w to, co pisze ta gazeta. A do gazety apeluję, pomimo wszystko, że jeżeli się pisze artykuł, to warto przedstawić jedną i drugą stronę. Także jeszcze raz apeluję do co niektórych dziennikarzy z tej gazety o dociekliwość dziennikarską, bo to chyba tak naprawdę jest bardzo ważne.